miłości Chrystusowej, utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nadość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
abyśmy ten Stanisław biskup był dalej wzorem pasterza, dobrego oddać życie za owce i inspiracją w obronie wiary i wartości patriotycznych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boga i świąt powołania Rady Państwa i życia konsekrowanego, aby w naszych czasach zabrało ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem Bożego wezwania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wychowanie w swoim polityce, aby potrafili odnaleźć drogę do dialogu, pojednania i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę Boga na świętej pamięci Józefa, a także na zmarłych rodziców, dla Stanisława i Jana Komor, dla braci Stefana i Mieczysława Komor. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, wysłuchaj naszą wolę. Powierzamy się w Tobie i ufamy, że nigdy się nie zawiedziemy.
zastanął swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Jesus.
Stanisław Wyszyński postanowił dla dobra dzieci ponownie ożenić się z oddaną sierotą Eugenią Godlewską. Pani Eugenia była wierną przyjaciółką zmarłej żony. Stefek miał wówczas 10 lat. Z nowego małżeństwa urodziło się jeszcze dwoje dzieci, Tadeusz i Julia. Stefek nie powrócił już do szkoły prowadzonej przez nauczyciela Arsimowicza. Ojciec zrozumiał, że syn źle znosił panujące jej metody wychowawcze, zwłaszcza surowość i rusyfikację. Po uzupełnieniu w domu programu 4-letniej szkoły powszechnej od 1 września 1912 roku uczył się już w warszawskim prywatnym gimnazjum męskim Wojciecha Górskiego. Niestety nie ukończył go z powodu działań I wojny światowej. To program nauczania i metody wychowawcze panujące w nowej szkole dalece odbiegały od dotychczas znanych Stefkowi. W tym czasie był wysokim, szczupłym i przystojnym młodzieńcem. Po latach ksiądz prymas tak wspominał naukę w warszawskiej szkole. Do szkoły byłem przyjęty przez Marię Górską na jesieni 1912 roku. Odcięty przez wschodni front wojny w 1915 roku nie zdołałem już wrócić do szkoły. W tym to okresie zmiany frontu miałem zaszczyt ucierpieć za kepi szkole, za kepi szkolne, które Niemcy uznali za francuską prowokację i mocno mnie poturbowali. Moją szkołą zawsze jednak pozostaje we wspomnieniach szkoła Wojciecha Górskiego w Warszawie. Jest to znamienna instytucja dla młodego ucznia, który może żyć w niezgodzie z nią jako uczeń, ale jako już dorosły człowiek pamięta tylko same miłe rzeczy i sprawy. Podobnie myśli się o matce rodzonej, której najbardziej samodzielny umysł nie umie przypisać żadnych braków. Szkoła Górskiego posiadała tak wielki autorytet społeczny i narodowy, że budziła swoisty patriotyzm szkolny, zwłaszcza w mieście, które posiadało silne szkolnictwo państwowe. Mijany na ulicy ucznia w czapce szkoły państwowej zawsze mobilizowało ducha wyższości i satysfakcji. Nieraz dawano temu wyraz niedwuznaczny. Młodzież niższych semestrów, do 10 włącznie, miała rzadki kontakt z dyrektorem. Jednak ukazanie się jego szczupłej, wysokiej postaci na korytarzach przywracało ład i ciszę. Nie słyszałem, by kiedy podnosił głos. Wystarczyło, że spojrzał swoim uważnym wzrokiem. Częściej natomiast miałem kontakt z inspektorem Ludwikiem Lorenzem, na którego podręcznikach uczyliśmy się języka niemieckiego. Jego małżonka, która uczyła geografii, była powszechnie lubiana dla swojej wysokiej kultury i bardzo pięknych wykładów. Zwłaszcza o Italii mówiła tak interesująco, że wspomnienie tych lekcji służyło mi później w czasie moich licznych podróży po tamtym kraju. Jej oddanie się młodzieży zjednywało wśród najbardziej niespokojnych duchów szacunek. Wielkie wrażenie wywoływał zawsze mój wychowawca semestralny Antoni Górski. Pozyskiwał swoim spokojem, umiarem i wyczuwaną życzliwością. Ambitny Stefek długo nie nacieszył się szkołą. Wybuchła wojna, która głęboko zapadła w
opłaty. Ale rok szkolny był doprowadzony do końca. Wtedy też częściej zaglądał do sal szkolnych dyrektor, uspokajał to młodzież, zachęcał do wytrwania i do nauki, bo idą nowe dni i wzrasta nasza odpowiedzialność za to nowe. Stefan wrócił do Andrzejewa. Wyjeżdżając z Warszawy, nie zdążył pożegnać się z upamiętniającą Wiktorię Wiedeńską, ukochaną figurą Matki Bożej Łasawskiej z krakowskiego przedmieścia. Jakie myśli rodziły się wtedy w jego głowie? Pobyt w domu nie był łatwy. Wycofujący się przed Niemcami Rosjanie doszczętnie zniszczyli miasteczko. Bez walki palili domy. Ze zgliszcz ocalał jedynie kościół i kilkanaście domów. Módlmy się dzisiaj za wstawiennictwem Maryi o pokój na świecie, za wszystkie ofiary wojen. Niech miłosierny Bóg zachowa bezbronnych ludzi od załamania się i utraty sensu życia.
Święty.